Siemano, z tej strony Karol. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zamontować pegi do hulajnogi. Do tego będziemy potrzebowali pegów, klucza imbusowego 6 mm oraz płaskiego śrubokręta. Ja pokażę Wam montaż pegów na przykładzie widelca oraz wytłumaczę, jak zrobić to w podeście, bo się troszkę różni. Montaż jednego pega jest dość prostą sprawą, bo tak naprawdę musimy dobrać odpowiednią długość osi i przymocować pega z jednej strony. Wygląda to w ten sposób, że mamy pega, mamy do niego zazwyczaj w zestawie dystans, ponieważ bez dystansu ten peg się krzywo zablokuje o widelec lub podest, także dystans jest niezbędny, długą oś oraz nakrętkę. Przy montażu jednego pega wystarczy przełożyć oś przez pega, przełożyć go przez widelec lub podest i przykręcić nakrętką. Sprawa komplikuje się przy montażu dwóch pegów, bo wtedy nie mamy łatwego dostępu do nakrętki. Jeśli chcemy zamontować dwa pegi do naszej hulajnogi, musimy się upewnić, że mamy odpowiednio długą oś. Producenci dorzucają do pegów dwa dość uniwersalne rozmiary, natomiast nie zawsze gwarantuje to, że trafimy w ten odpowiedni, więc warto się zaopatrzyć w jak najdłuższą oś, jaką jesteście w stanie znaleźć, szczególnie jeśli chcecie zamontować dwa pegi z tyłu. Ta długa oś, która jest w pegach above, w zupełności wystarcza do tego, żeby zamontować dwa pegi z przodu na widelcu above. W tym celu ponownie przekładamy oś przez pega, nie zapominając o dystansie. Wkładamy oś do widelca lub oczywiście podestu. Tutaj bez koła, ale podejrzewam, że Wy będziecie robili to z kołem. Przełożenie osi przez koło to też nie jest żaden problem. W tym momencie musimy zablokować sobie oś kluczem imbusowym. Musi on być odpowiednio długi, żeby wszedł w tego pega. Nakładamy kolejny dystans i zakładamy pega. W tym momencie musimy włożyć nakrętkę do pega, tak żeby ona naszła na oś. I nakrętki czasami można zablokować kluczem nasadowym przy pegach na przykład Etika, które są stalowe i mają spory otwór w środku i tam klucz nasadowy bez problemu się mieści. Natomiast przy pegach above, które są nylonowe i mają aluminiowy środek, tej przestrzeni w środku jest o wiele mniej. Jest idealnie na nakrętkę, więc żeby tą nakrętkę złapać, musimy włożyć śrubokręt w taki sposób, żeby ta nakrętka się zablokowała i teraz przykręcamy. Ważne jest to, żeby dobrać odpowiednią wielkość śrubokręta płaskiego, ponieważ czasami ta nakrętka mimo wszystko potrafi przeskakiwać, więc jeśli będzie za duży śrubokręt, to nakrętki nie zablokujemy, jeśli będzie za mały, nakrętka może gdzieś tam sobie uciekać i się delikatnie wyrobić, więc lepiej trafić w taki około pół milimetra szerokości, powinien być w porządku. Montaż dwóch pegów w powietrzu nie był niczym łatwym, trochę się przy tym zgrzałem, ale jak widzicie mamy pegi zamontowane, siedzą sztywno, nie ruszają się. Sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana przy podestach. Pegi montujemy do podestów, które mają ścięty tył. Czasami ramiona podestu wystają, przez co nie jesteśmy w stanie idealnie zamontować pega. Tutaj z pomocą przychodzą też dystanse, o których nie można zapomnieć. Natomiast w przypadku niektórych podestów sam dystans, który jest w zestawie z pegiem, może też nie wystarczyć, więc warto zaopatrzyć się w dystans tylnego koła, który znajdziecie u nas na stronie. Lub jeśli wymienialiście kiedyś łożyska, to możliwe, że Wam został taki malutki dystansik, który jest pomiędzy łożyskami i on też spełni swoją rolę w tym przypadku. Także po prostu między podestem a pegiem trzeba dać jeszcze dodatkowy dystans, żeby te pegi delikatnie bardziej wystawały. Mam nadzieję, że objaśniłem Wam, jak zamontować pegi. Jeśli macie dodatkowe jakieś pytania, piszcie w komentarzu pod filmem lub jeśli generalnie macie problem ze złożeniem swojej hulajnogi, chcecie kupić lub sprzedać części używane, wpadajcie na naszego Discorda. Link do Discorda znajdziecie w opisie. Często tam siedzimy z chłopakami z hulajnogi, także zapraszam serdecznie. Jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.